Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Dzisiaj sprawdzimy, jak kierowcy zachowują się w ścisłym centrum Krakowa. Poprosiliśmy o pomoc Straż Miejską, żeby zobaczyć, czy pamiętają o tym, że jest tutaj strefa ograniczonego ruchu i czy wiedzą o tym, że wszystkie skrzyżowania w obrębie plant są równorzędne. Ale wydaje mi się, że kierowcy pamiętają o tych skrzyżowaniach równorzędnych. No, jeżdżą tutaj w miarę porządnie. Tak, na szczęście ta strefa skrzyżowań równorzędnych tutaj funkcjonuje. No, jest to spowodowane przede wszystkim tym, że kierowcy, którzy są na tych skrzyżowaniach, bywają tutaj wielokrotnie, no bo mają uprawnienia do wjazdu. No to już się nauczyli. Wszystko funkcjonuje, prawie wszystko. Obawiam się tylko, czy ci, którzy wjechali tu nielegalnie, zastosują się do tego pierwszeństwa z prawej strony, czy niestety będzie zagrożenie bezpieczeństwa. Na szczęście wszyscy jeżdżą tutaj wolno. Te niskie prędkości chyba spowodują, że łatwo tutaj do kolizji nie dojdzie. Natomiast inne strefy w Krakowie niestety nie funkcjonują i warto to podkreślić. W jakim celu pan tu wjeżdża na ten zakaz ruchu? Na który zakaz ruchu? Który jest przy skrzyżowaniu. Wcześniej poprzedzony jest nakazem skrętu w prawo. Kurczę, właśnie nie zauważyłem tego nakazu. W jakim celu pani tutaj porusza się po tym zakazie ruchu? No wie pan, jadę, żeby jakoś dojechać do ronda Grunwaldzkiego. A o największych grzechach kierowców, które popełniają w strefie ograniczonego ruchu, porozmawiamy z panem Markiem Aniołem, rzecznikiem Straży Miejskiej. Grzech pierwszy. Udają, że nie widzą znaków. No zdecydowanie udają. To znaczy, to jest pierwsze tłumaczenie po zatrzymaniu takiego samochodu przez patrol Straży Miejskiej. Na pytanie, dlaczego pan znalazł się w tej strefie, nie widziałem znaku. Nie zobaczyłem, zagapiłem się, w związku z tym wjechałem. Dlaczego pan nie stosuje się do znaku zakazu ruchu? No, pan to na klinikę, nie jestem stąd, jadę na klinikę teraz. Ale nie widział pan tego znaku? Proszę? Nie widział pan wszystkich tych znaków, które informują pana, żeby tam nie wjeżdżać? Ja się zamyślałem, bo chciałem się do tego parkingu tam dostać. Panie kierowco, tutaj jest niestety zakaz ruchu w obu kierunkach. Nie wiedziałem, przepraszam. Wie pan co? A proszę mi powiedzieć taką rzecz. Od kiedy to się stało? Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale od ponad 10 lat już jest ten zakaz ruchu tutaj. Ci, co mówią, że nie widzą znaków, często tłumaczą, że zrobili to pierwszy raz w życiu. A tu się okazuje, że to nieprawda. No tak, nie zdają sobie sprawy z tego, że strażnicy mogą bardzo szybko zweryfikować, czy był to ten pierwszy raz, czy już kolejny. W jakim celu pan tutaj wjeżdża na ten zakaz ruchu? Dostałem telefon, że jest moja pilna po prostu potrzeba, żeby tam po prostu dojechać. Jak często pan miał styczność ze Strażą Miejską? Był pan już kiedyś karany? Jakieś były pouczenia wcześniej, mandaty, wnioski do sądu? No nie, nie. Nie było nic, tak? Sprawdzimy pana. Tylko ten jeden punkt karny jakby za to stanie po prostu... Czyli coś tam było, tak? No tak. Niestety w większości przypadków są to kolejne wjazdy danego kierującego, no i wtedy już strażnik decyduje o wymiarze kary. To znaczy, jeśli ktoś faktycznie wjechał pierwszy raz do strefy i rzeczywiście tak się tłumaczy, no to jest szansa, że strażnicy pouczą takiego kierującego. Natomiast jeśli jest to wielokrotny wjazd do strefy i mamy na to dowód, wtedy prawdopodobnie taki kierujący zostanie ukarany mandatem karnym. 100 zł, 5 punktów karnych za zakaz ruchu. Będę pana nakłaniał do tego, żeby jednak pan nie popełniał tych wykroczeń, bo widzę, że pan dużo ma problemów z tymi wykroczeniami. Tak, dużo, bo jak przyjeżdżam, od 3 dni samochód konsulatu estońskiego stoi cały czas na miejscu właśnie, kiedy pan ma widzi jakieś kopertę, nieprawidłowości, tak? Jeżeli pan widzi jakieś nieprawidłowości, proszę do nas dzwonić. Są warszawiacy, którzy też parkują wszędzie. Czego państwo tam nie stoicie? Ja nie mogę normalnie prowadzić firmy. Ja mam 3 dzieci, żona nie pracuje. W celu zaopatrzenia na przykład, to może pan wjeżdżać między godziną 18 a 10 rano. Jest jeszcze w ciągu dnia. 13-14. Przedsiębiorcy, osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w ścisłym centrum miasta, doskonale o tym wiedzą, że tutaj przez 17 godzin na dobę mają możliwości wjazdu do całego centrum, również do strefy A, po to, żeby towar na przykład do swoich sklepów, pubów, restauracji dowieźć, nawet w rynku głównym. Ta strefa w obrębie plant w całości, prawie w całości jest strefą zamieszkania, gdzie obowiązują pewne szczególne przepisy ruchu drogowego. Czyli kierowca nie może krzyczeć i trąbić na pieszego, który idzie środkiem drogi.
Broń Boże, jest tutaj tak, że pierwszeństwo przysługuje pieszym. Pieszy jest gestorem tej strefy. Nawet dzieci w wieku do lat 7 mogą tutaj przebywać bez opieki osób starszych. Trzeba się w związku z tym liczyć z obecnością pieszych, że piesi po prostu będą przechodzili niemalże przed maskami pojazdów. Oczywiście prosimy, żeby piesi nie nadużywali swoich uprawnień, pozwolili pojazdom przejechać. No ale tak czy inaczej ta prędkość, która w strefie zamieszkania obowiązuje 20 na godzinę, rzeczywiście pełne uzasadnienie w takiej strefie ma w związku właśnie z pierwszeństwem pieszych i z tą ewentualną obecnością bardzo małych dzieci. No oprócz tego przypominam, w strefie zamieszkania wszystkie miejsca postojowe są wyznaczone, czyli jeśli nie ma wyznaczonego wolnego miejsca, to nie parkujemy. Zobaczymy tu wiele nieprawidłowości. Jeszcze jakieś dwa pojazdy, czy przed znakiem, czy za znakiem stoją. No i dodatkowo ograniczamy przejezdność, widoczność. Tego nie robimy. Tylko w miejscach wyznaczonych można w strefie zamieszkania parkować. Dalej, wszędzie możemy się spodziewać urządzeń spowalniających ruch, na przykład progów zwalniających, i nie będą one dodatkowo oznaczone. No i wyjeżdżając z takiej strefy, pamiętamy o tym, że włączamy się do ruchu, czyli ustępujemy pierwszeństwa wszystkim jego uczestnikom. To jest na pana uprawnienia? Tutaj ta karta osoby niepełnosprawnej? Można ją zobaczyć? Aha, karta tutaj niepełnosprawnej, akurat jest nie na mnie, tylko... To na kogo? Osoba. To nie na pana jest ta karta, tak? Dobrze, proszę zjechać na prawo, dobrze? W jakim celu pan tutaj wjeżdża na ten zakaz ruchu? Mieszkam akurat na Kolberga tutaj. Mieszkam tutaj akurat. Mieszka pan tutaj, tak? Na Kolberga, tak? A dlaczego pan tutaj przejeżdża przez zakaz ruchu, przez samo centrum Krakowa? Właśnie mówię do pana, bo z tamtej strony na razie mamy zamknięte akurat, znaczy mówi tam... To od alej spokojnie można wjechać, prawda? Często zdarza się też tak, że kierowcy tłumaczą swój wjazd w strefę tym, że jadą po chorą matkę lub babkę, czyli po inwalidę, i dlatego do tej strefy wjechać mogli. Tak, takie przypadki zdarzają się od lat. W ten sposób kierowcy, pokazując dokument uprawniający, dokument inwalidy, mówią, że po tego inwalidę właśnie jadą. Nie, no mam babcię. A gdzie babcia? Jadę do szpitala na Ditle. Na Ditle, tak? Tak. Do szpitala. Dlaczego pani nie korzysta z alei, żeby dojechać tam do szpitala? Bo tam są teraz korki. Dotąd bywało w ten sposób, że strażnicy miejscy po takim tłumaczeniu proponowali, że pojadą za tym kierującym do tego miejsca, w którym jest umówiony z osobą starszą. Bardzo często wtedy okazywało się, że nikt na tego kierowcę nie czekał. Teraz od kilku tygodni, od początku marca, nie mamy już z tym żadnego problemu. Dlatego, że zmieniły się przepisy i w prawie o ruchu drogowym mamy artykuł, który mówi, że osoba kierująca takim pojazdem, która legitymuje się kartą niepełnosprawnego, tę osobę niepełnosprawną musi mieć wewnątrz w samochodzie. Po prostu tutaj babci nie ma w tej chwili. A gdzie jest posiadacz? Ale babci nie ma prawa jazdy. Tak, ale jeżeli pani przewozi taką osobę, czy ona jeździ, to wtedy ta osoba niepełnosprawna może skorzystać z tej karty. Tylko i wyłącznie. Jeśli nie ma tej osoby w samochodzie, strażnik miejski może nałożyć mandat karny w wysokości 300 zł. Natomiast kara grzywny za to wykroczenie może sięgać nawet 2000 zł, jeśli sprawa trafi do sądu. I jeszcze przypomnienie zmian organizacji ruchu, która wystąpiła niedawno na skrzyżowaniu Basztowa Długa. Najważniejsze jest, że zmieniło się pierwszeństwo przy przejeździe na wprost, tak jak będę jechał teraz, a skręcającym tramwajem tam w Długą. Ja musiałbym przepuścić ten tramwaj, ponieważ jesteśmy na tej samej drodze z pierwszeństwem przejazdu i nie ma znaczenia, że tramwaj skręca, obojętnie zresztą. Będzie skręcał w lewo, czy będzie skręcał w prawo, tak czy inaczej ma pierwszeństwo. Na to zwracamy państwu uwagę. Skrzyżowanie w tej chwili jest tylko regulowane znakami. Jest znak droga z pierwszeństwem i to jest Basztowa. Jest znak ustąp pierwszeństwa na Sławkowskiej i Długiej. A tramwaje jadące z Basztowej mają pierwszeństwo mimo tego, że skręcają w Długą, z lewej czy z prawej strony. Na to kierowcy uważajcie. Był pan już u nas notowany, tak? Tak, ale to zupełnie trochę z innego wykroczenia. Jakby się udało... To tak za każdym razem z innego wykroczenia w innym miejscu, tak? Za każdym razem będzie ten pierwszy raz, tak? Nie, no tutaj na zakazie wjechałem pierwszy raz. Tak. Dzisiaj 100 zł, 5 punktów karnych. 5 punktów mnie zabija, dlatego prosiłbym to upomnienie, bo nie ukrywam, że gdzieś tam po drodze mi się trochę uzbierało. Przyznałem się bez bicia, że to było gdzieś tam parkowanie, natomiast tutaj ewidentnie niespecjalnie to zrobiłem. Po prostu nie zauważyłem, nie znam Krakowa, nie zauważyłem, spojrzałem, że... No, nie zauważyłem tego znaku zakazu. A czy dalej zdarza się, że kierowcy często wjeżdżają w tę strefę nieuprawnieni? No, przepisy dotyczące strefy są już znane od lat.
No niestety tak. Ze smutkiem muszę stwierdzić, że tak. Kierujący, powiedzmy sobie szczerze, wiedzą o tym, że nie wolno im bez odpowiednich dokumentów w strefę ograniczonego ruchu, strefę B wjeżdżać, a jednak z premedytacją łamią, naruszają przepisy prawa o ruchu drogowym. Wynika to z obserwacji strażników. Zdecydowanie patrole potwierdzają, że taki proceder w ścisłym centrum miasta ma miejsce. Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.